Witam serdecznie, z tej strony Szamek, to z blogu MyVPN.org. Postaram się Wam dzisiaj pokazać, jak używać Desktop Sharing przy współdzieleniu pulpitu używając Commodore Unite. W tym momencie jestem, jak widzicie, połączony w Commodore Unite. Zmniejszymy może okienko, to jest mój drugi kontakt, moje drugie konto. Początkowo upewnimy się, że Desktop Sharing jest współdzielenie pulpitu, niech już będzie, że współdzielenie pulpitu jest włączone, więc aby to uczynić, wejdziemy w menu Tools, Options, Desktop Sharing i upewnimy się, iż ta opcja Always Allow Users jest zaznaczona. Jeśli nie jest, zaznaczamy ją, klikamy Apply. Tutaj mamy, jeśli chcemy, wybieramy dla jakości lub dla prędkości. Jeśli mamy w obydwie strony, jeśli wiemy, że w obydwie strony mamy bardzo szybki internet, tak prędkość wysyłania, jak i pobierania, możemy bezproblemowo zaznaczyć quality. Jednak ja dzisiaj z racji, że jest to weekend i wszyscy używają internetu, zaznaczę speed. Muszę to zobaczyć, nawet nie jest idealne, aby miał prędkość. Przełożę ją na jakość. Także zaznaczamy apply, OK. Na drugim komputerze jest to samo zrobione. Jest dokładnie to samo. Także jest zaznaczone, więc nie ma potrzeby sprawdzać jeszcze raz. Cóż jeszcze? Commodore Unite pozwala nam na łączenie się przy użyciu tego samego konta na wielu różnych... przy użyciu tego jednego konta pozwala na łączenie się z połączeniu wielu różnych komputerów. Czyli mamy trzy komputery w domu, możemy na trzech komputerach zainstalować Commodore Unite i na tych trzech komputerach możemy używać tego samego konta. Ja w tym momencie mam dwa różne konta. Co przyda się nam przy użyciu... Dlaczego powinniśmy używać jednego konta? Między innymi dlatego, jeśli chcemy mieć dostęp do komputera, dajmy z pracy, albo jeśli chcemy połączyć się z pracy z komputera domowego do pracy lub odwrotnie, albo chcemy sprawdzić, co robią nasze dzieci, albo chcemy pomóc koledze skonfigurować komputer. Inne możliwości. Wtedy właśnie przydaje się używanie tego samego konta, gdyż w momencie używania tego samego konta druga strona, tak, coś ty nie powiem, już bardzo fajne, druga strona nie musi akceptować prośby o współdzielenie konta, współdzielenie pulpitu i to jest właśnie przydatne. Bo w przeciwnym razie w używaniu dwóch różnych kont, druga strona, jeśli będzie prośba o współdzielenie konta, właśnie będzie musiała zgodzić się albo odrzucić prośbę. Jeśli używamy jednego konta, takiej prośby po prostu nie ma, bo automatycznie obydwa komputery wiedzą, że jest to samo konto i nie ma potrzeby, jak to się mówi, nie ma potrzeby. Zgubiłem wątek. Nie ma potrzeby właśnie, aby prośba o współdzielenie konta została zatwierdzona lub odrzucona. W tym momencie, poprzez, jak widzicie, kliknięcie na kontakcie prawym, wybranie Desktop Sharing, połączę się z drugiego komputera, aby Wam pokazać, jak wygląda prośba o współdzielenie pulpitu. Jak widzicie, kontakt, czyli właśnie ten drugi kontakt, tutaj ten, chce mieć dostęp do Twojego pulpitu przy użyciu Remote Desktop Sharing. Poprzez kliknięcie Decline odrzucimy tą prośbę, poprzez kliknięcie Accept tą prośbę właśnie zaakceptujemy i na potrzeby tego filmiku oczywiście zaakceptujemy tą prośbę. Poczekamy chwilę, dobrze, już się włącza. W tym momencie steruję moim komputerem. Niestety, jak już powiedziałem, internet rewelacji nie mam. Niestety.
Zobaczymy, tu jest też zaznaczone. Rewelacji niestety nie ma. I w związku z powyższym działa to jak to działa i jest to bardzo powolne na drugim powtórze widać bardzo, bardzo słabo. Co powinniśmy pamiętać? W momencie włączenia współdzielenia pulpitu nasz pulpit, z którego sterujemy, znika automatycznie i widzimy, to jest jak w TeamViewer, jeśli ktoś używał TeamViewer, i widzimy właśnie tylko i wyłącznie pulpit, który współdzielimy. W momencie zminimalizowania wracamy do własnego pulpitu, ale przestajemy sterować komputerem, z którym się połączyliśmy. Nie możemy sobie napisać. Fajna zabawa. Poszedł. Dobrze. I cóż. Możemy w tym momencie chyba zakończyć. Zakończymy współdzielenie pulpitu. Te dźwięki są irytujące, no ale to się wydnie. I w tym momencie, jak widzieliście, wiemy jak wygląda współdzielenie pulpitu. Dlatego też wyślemy współdzielenie pulpitu do drugiego komputera. Ciach. Oczywiście zaakceptujemy tą prośbę. Pokazać, mam okienko. Okienko się pokazuje. Tylko powiem, że jest to powolne, jak widzicie. I nawet po zaznaczeniu. Joki, fajny lag. Nawet po zaznaczeniu prędkości nad jakość, jak widzicie, niestety nie działa to idealnie. Internet ma w miarę szybki. Router sobie kupiłem lepszy, prędkością 100 mega. Także jest to już lepszy wydatek, nie jest to najtańszy promocja Biedronki. Niestety jak widzicie działa to tak jak to działa, nie jest to idealne do końca. Możemy używać oczywiście... możemy połączyć komputer, możemy oczywiście robić różne inne rzeczy, ale w tym momencie już zamkniemy sobie połączenie. Jak już powiedziałem, polecam bardzo używanie z jednego konta, gdyż to bardzo pomaga. Jeśli macie jakieś propozycje, macie jakiś program, który chcielibyście wam pokazał, dotyczący gier, cokolwiek innego, dajcie znać. Do następnego razu. Na razie, cześć.